Witam Państwa ponownie. Mamy już nowy mecz po tym szybkim ostatnim pojedynku zakończonym 3-0. Miejmy nadzieję, że teraz trochę więcej emocji będziemy mieli na stole telewizyjnym, a w pojedynku na tym stole zmierzą się Daniel Kalkoszka, reprezentant drużyny Oskara Stalowa Wola. Jego rywalem będzie Maciej Szczawiński, drużyna Maximus Bydgoszcz. Walkę o rozbicie wygrał Daniel Karkoszka i to on już w tej chwili przygotowuje trójkąt. Zaraz zobaczymy pierwsze rozbicie tego meczu. I mamy już pierwsze rozbicie, bardzo delikatne, takie jakieś bardziej techniczne, można powiedzieć. Natomiast na tyle skuteczne, że Billa, jedna z Billi znalazła się w łuzie i to Daniel będzie dalej przy stole. Zobaczmy, no układ nie jest zachęcający, zwłaszcza tutaj po prawej stronie ekranu. Prawy dolny róg, kumulacja, jeżeli można tak powiedzieć, czterech bil, dwie połówki, dwie całe. No to już na starcie utrudnia jakieś gładkie rozegranie tej partii. Zobaczmy, na jaki wariant zdecyduje się Daniel. Czy zagra to długie zagranie, jedynkę, czy zdecyduje się na bile. Tak, zdecydował się na bile z paskiem, czyli po tak zwane połówki. Mimo że była troszeczkę trudniejsza jednak w tym wbiciu, bo to taki kąt wyrzucający, świetnie sobie z tym poradził. Jeszcze uzyskał kąt do rozbicia właśnie tego niekorzystnego układu tu po prawej stronie ekranu. Tak jest, już o tym układzie możemy zapomnieć. Sytuacja szybciutko na stole zrobiła się dosyć klarowna. Teraz wbicie przez chyba przez cały stół tej bili z zielonym paskiem. Daniel, dynamiczny gracz. No ale w tym momencie okazał się ten strzał mało precyzyjnym. Billa została w łuzie, właśnie taki niewdzięczny, troszeczkę strzał, mała odległość między Billą wbijaną a białą. I mamy Macieja Szczawińskiego przy stole. On ma do wbicia przed sobą 6 bil. Zobaczmy, jak rozpocznie. Dwójka spoczęła szybciutko w łuzie. Wybił tam już tą ostatnią z bil, która przeszkadzała wcześniej po prawej stronie. Ma kłopot jedynie z bilą różową, która tutaj tworzy taki duet z bilą numer 8. Zobaczymy, jak to rozwiąże, natomiast na razie koncentruje się na wbijaniu kolejnych bil swoich. Nie przejmuje się tym układem 4-8, który prędzej czy później będzie musiał jednak rozwiązać. Bila numer 7. Jako kolejna spoczywa w łuzie teraz, przygląda się, przyjrzał się tak nieśmiało, ale ta bila numer 4 na pewno nie przechodzi do prawej łzy. Teraz jest kąt na rozbicie tego układu. Zobaczmy, czy skorzysta z tego. No na pewno chciał to zrobić, ale niestety bile minimalnie mijają, natomiast w tej chwili już może zapomnieć o korzystnym kącie, o możliwości rozbicia tego układu. Musi się skoncentrować teraz, czy będzie wbijał dubla. Jedynka do środkowej lewej łzy. No tak, na pewno była to próba wbicia. Raczej wielkich szans na bilę odstawną w tym układzie nie miał. I do stołu powraca Daniel Karkoszka. Wbicie trupa. Proste wyjście. Trzy bile na stole, żadnych komplikacji. Jedyną komplikacją jest tam
odpowiednie wyjście na bilę czarną. Ja myślę, że teraz dziewiątka, wyjście na dziesiątkę do lewej środkowej łuzy i to mu zapewnia Danielowi bezproblemowe zakończenie tej partii. No, troszeczkę inny scenariusz się okazuje. Tutaj jednak do końca będzie, do dolnej lewej łuzy będzie wbijał ostatnią swoją bilę. Zobaczmy, jak z wyjściem na czarną. Jedna banda, myślę, że tam miała być druga banda i powrót na lewą część stołu. Natomiast niestety tam bila biała zbija się z żółtą bilą numer 1 i Daniel w niekorzystnej sytuacji, no w tej chwili może tylko szukać pomysłu na odstawienie, gdzieś może lekkie muśnięcie po czarnej i z tyłu różowej, troszeczkę inny wariant z lewej strony czarnej. No w miarę korzystny, nie zostawia jakiegoś prostego strzału. Chociaż też do najcięższych ten strzał nie należy. Bila żółta przez cały stół do prawej górnej łuzy z naturalnym przystopie, z naturalnym wyjściem do czwórki, którą mamy tutaj po lewej stronie ekranu. A z niej już bardzo prosto i blisko do bili czarnej. Także szansa dla Macieja na objęcie prowadzenia w tym meczu 1-0. Tak jest, no tak jak mówiłem, prosty stop do czwórki. Teraz również zagranie z dołem. I mamy czwórkę już w łuzie, delikatnie podcięte. Idealne wyjście na bilę numer 8. I za moment będziemy mieli 1-0. O, chwila zastanowienia, mimo że to prosta bila, nie zawsze te proste bile są oczywiste. Ta była, poczęła w łuzie i za chwilę wracamy w kolejnej partii. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. I jesteśmy z Państwem w partii trzeciej, którą otwiera Maciej Szczawiński z zespołu Maximus Bydgoszcz. Ja niestety w przeciwieństwie do Emila, który komentował wcześniej dla Państwa, nie mam w tej chwili możliwości podejrzenia, jaka jest sytuacja w grupie. Także mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, że skupię się na tym, co widzimy na ekranie. Natomiast oczywiście wszystkie grupy, cała tabela online jest dostępna na stronie bilardsport.pl, bilard-sport.pl. Ale myślę, że wszyscy dobrze znają tą stronę. I zobaczmy, czy Maciej... No tutaj ciężkie wbicie dość... Tak, dubel, bardzo ładny dubelek. Miałem trochę obawy, czy tam dziewiątkę, czy nie zadeklarował dziewiątki do środka, ale ponieważ z tego ujęcia kamery tego nie widzieliśmy. Natomiast Maciek zdecydował się na efektowny strzał kombinacyjny. I to on nadal przy stole. Zostały mu już tylko trzy bile. Wydaje mi się, że
Spokojnie, nie ma tutaj żadnych problemów w tym układzie. Kwestia teraz, czy wbijać będzie wile numer 15 czy 10, decyduje się na 15 z delikatnym przesunięciem do dziesiątki. Tak jest, troszeczkę tutaj blisko czarnej, będzie musiał albo się zdecydować na wbijanie jedenastki, albo zagrywać z takiego lekkiego chińskiego snookera. No i zobaczmy, zdecydował się Maciek na strzał przez cały stół. Oj, duży błąd, stosunkowo duży błąd. Gdzieś diament, półtora diamentu. Natomiast dosyć szczęśliwie, ponieważ tutaj myślę, że nie zostawił Danielowi zbyt dużego wyboru. Myślę, że willa numer 3 to zdecydowanie na tym ujęciu widzimy, że nie przechodzi. Musi tutaj decydować się na wycinanie tej siódemeczki. Tak jest, wbicie proste, tam przypadkowe zbicie z piątką. Myślę, że nie tak chciał wychodzić. Natomiast ma jeszcze 5 bil na stole, więc coś do wyboru jest. Natomiast strzały, żaden z tych strzałów nie jest taki prosty i oczywisty. Myślę, że zdecyduje się tutaj na trójkę. Do środkowej łuzy, tak jest. Z obejściem. Ładnie, trójka ląduje w środku z obejściem do czwórki, również do środkowej łuzy. Następnie będzie dojście proste do piątki, ale chyba wyszedł troszeczkę zbyt centralnie, żeby myśleć potem. Aż tutaj myślę, wbije piątkę i będzie zagranie kombinacyjne zaraz, a nie wbija piątki. Daniel myli się na tej piątce troszeczkę zbyt szybko może, zbyt dynamicznie. Cały czas widzimy jego dynamiczną grę, ale teraz ta szybkość troszeczkę go zgubiła i Maciej przed szansą. Jest kąt do dziesiątki, tylko wbić jedenastkę. No ale tu błąd na jedenastce. I co z białą? No i biała jeszcze do tego ląduje w łuzie. I tym samym Daniel teraz, jeżeli wyjaśni tym zagraniem kombinacyjnym ten układ, dwójka, szóstka, dosyć proste kombi, tak jest. Teraz pozostaje dwójka, lekkie wycofanie do piąteczki, czy odwrotnie, najpierw piąteczka z wycofaniem do dwójki i wtoczenie, potem już tylko. Oj, ale proszę Państwa, to się tak łatwo mówi. Panowie od porannej odprawy o godzinie 9:00. Troszeczkę czasu już minęło, mimo że zaczynali w późnych godzinach popołudniowych, to na pewno cały dzień już jednak mają za sobą i mają już troszeczkę mniej sił niż mieli rano. Co widać teraz po kolejnym nieudanym zagraniu, troszeczkę za lekko cofnął Maciej. I teraz w ciężkiej sytuacji od bandy zagrywa, no to na pewno będzie gdzieś tam próba przyklejenia tej białej do bandy, jak najbardziej utrudnienia przeciwnikowi. No i tu myślę, wybór jest oczywisty. Piątka przez cały stół z bandy, niewygodne zagranie, ale do wbicia i naturalne przetoczenie, no tak jak mówiłem, nieciężki strzał, ale spod bandy niewdzięczny i niewdzięcznym się okazał dla Daniela. Bila numer 5 się nie wpada. Prosty układ dla Maćka. Stop i stop. A, tu wykorzystał troszeczkę bandy. I za chwilę będziemy mieli 2 do 0 dla Macieja. Tak jest, wykorzystuje sytuację i to on prowadzi 2-0 w pojedynku z Danielem Karkoszką. Wracamy za chwil parę.
coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. I jesteśmy z Państwem w trzeciej partii pojedynku pomiędzy Danielem Karkoszką i Maciejem Szczawińskim. 2-0 stan pojedynku na swoją korzyść na razie zapisuje Maciej Szczawiński, natomiast rozbijał Daniel. To była jego szansa na to, żeby pozostać przy stole, natomiast no w tym momencie chyba nie wykorzystał jej żadna willa. Nie znalazła drogi do łzy i to Maćka widzimy już przy analizie układu. To Maciek teraz ma przewagę, bo zawsze przewagę ma ten, który jest przy stole. Taka ponoć jest zasada, chociaż nie zawsze rzeczywiście jest to przewaga. Wybrał bile połówki. I cóż, zobaczmy. Tam chyba troszeczkę za lekko wyszedł. Nie wiem, nie jestem pewien, czy aby... Aha, jednak wybierze tą drugą wersję. Myślę, że to była druga wersja. Wolał wbijać tam jedenastkę, pozbyć się tej bili przyklejonej do bandy górnej, krótkiej. No ale cóż, ponieważ troszeczkę za krótko wyszedł, musiał wybrać. No ale teraz ma kąt, myślę, ładny, żeby z prawą rotacją wyciągnąć tak właśnie do tej jedenastki na bandę. Co prawda, teraz kąt, jak z kątem? Przypuszczam, że jednak zachował minimalnie wyrzucający tutaj na dół stołu. Tak, mocne zagranie, żeby troszeczkę więcej tego kąta, jak najwięcej z tego kąta uzyskać i ładnie, może nie idealnie, ale wychodzi do bili numer 14. Zobaczmy, jak sobie z nią poradzi. No, tu niestety wdał się błąd i jedna z ostatnich szans dla Daniela w tym meczu. Troszeczkę przeciwnik Danielowi wyczyścił stół, także trochę swobodniej teraz Daniel może poczynać z białą na stole, może wykorzystywać to miejsce. Natomiast zdecydował się na zagranie z dołem i to zagranie troszeczkę mu nie wyszło. Bila numer 3 zaklepała w łuzie. I z powrotem Maciej i to on tutaj ma szansę. Tam nie ma kąta co prawda na rozbicie tego niekorzystnego układu. No myślę, że jeżeli myślał o tym, żeby gdzieś teraz móc ten układ rozwiązać, to troszeczkę za lekko zagrał. Zdecydowanie za lekko, mimo że strzał nie, do lekkich nie należał. Od bandy, ładnie, bila numer 13 dotknęła bandy. No i super, jeżeli tak chciał, to to świetne zagranie, ale myślę, że jednak troszeczkę to zostawienie za pomarańczową było przypadkowe. Daniel odwdzięcza się próbą odstawnej. Myślę, że na tyle dobrą próbą, że Maciek nie będzie teraz miał jakiejś łatwej sytuacji. Znowu będzie musiał tutaj, myślę, szukać jakiegoś pomysłu na odstawną. No cóż, no nie wiem, czy to jest najlepsza odstawna, ponieważ chociażby ta czwórka przez cały stół, ale biała nie przy bandzie. Także jest spokojnie w zasięgu Daniela. Pewnie środkiem łzy wpada czwórka. No cóż, troszeczkę wyjście
No to tam jedynka idealnie stała i kolejne teraz proste bile do wbicia. 3, 7, 2, 5 i czarna. Myślę, że taki będzie scenariusz. Jeszcze zapomniałem o tej szóstce, która nam tutaj zlewa się bardzo z suknem. Jako klubowicze, członkowie Kieleckiego, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Bilardowego jesteśmy przyzwyczajeni do niebieskiego sukna w Kieleckim Centrum Bilardowym, także tą szóstkę tutaj gubimy na tym zielonym tle i to ona zostaje teraz Danielowi. Tak, jest pewne szybkie wbicie i Daniel przed szansą na pierwszy punkt w tym meczu wykorzystuje swoją szansę i tym samym pozostaje w meczu. Stan pojedynku 2-1. Wracamy po chwili przerwy. I za chwilę rozpoczniemy czwartą partię tego pojedynku. Rozbijać będzie Maciej Szczawiński. To on też prowadzi z Danielem Karkoszką 2-1. Natomiast nie wykorzystał przewagi swojego rozbicia. Rozbicie w rozejście bil dosyć dobre, natomiast żadna z nich nie wpadła do łuzy. I szansa przed Danielem na zapisanie drugiej partii na swoje konto i tym samym remisie w meczu. Na tym krótkim dystansie do trzech wygranych partii. Sam miałem przyjemność dzisiaj uczestniczyć w tych rozgrywkach, więc takie moje spostrzeżenie jako osoby, która po raz pierwszy bierze udział w tych zawodach, że jest to troszeczkę krótki dystans, natomiast dobrze widzimy, że ze względu na ilość graczy i na długość dzisiejszych pojedynków, które często trwały, mimo że do trzech trwały po 40-50 minut, a nawet godzinę, nie ma możliwości rozgrywania meczy przynajmniej do czterech wygranych partii. Stąd może troszeczkę takiej wkrada się z przypadkowości. Nie zawsze faworyt wygrywa, ponieważ dystans do trzech jest na tyle krótki, że w momencie, kiedy szybko straci się dwie partie, no ciężko już to odrobić. A teraz widzimy Daniela, który spokojnie, ale pewnie wbija kolejne bile. Teraz może troszeczkę zbyt mocne wypuszczenie bili białej na górę stołu i strzał, piątka przez cały stół, tak, i niestety myślę, że właśnie przez to zbyt mocne wypuszczenie bili teraz nieprecyzyjny strzał, piątka nie ląduje w łuzie i wraca Maciej do stołu i to on teraz ma szansę na co? Zaraz się przekonamy, czy tylko na wbicie kilku swoich bil, czy na również na partię, która da mu wygraną w tym pojedynku. Przyznam, że nie wiem, panowie są grupy. Usiłuję znaleźć tutaj panów, żeby móc. Tak, to jest grupa 15. Udało mi się namierzyć grupę, w której panowie rywalizują. W tej grupie oprócz
panów Karkoszki i Szczawińskiego. Ojoj, teraz bardzo duży i prosty błąd Daniela. Zagrał owszem pewnie bilet do łzy środkowej, natomiast nie przemyślał, co będzie z białą, a ta ląduje w prawej dolnej łzie i tym samym Maciek ma bilet z ręki i szansę dużą, no bo bilet z ręki to już jest duży handicap, szansę na rozstrzygnięcie pojedynku na swoją korzyść. Nie decyduje się na tutaj na wbicie tej piętnastki, ona tam chyba spokojnie. No trochę się zawahałem teraz, czy tamta bila wejdzie, odbiła się trochę od lewej wewnętrznej części łzy, ale spoczęła w niej. Kolejna bila, cztery bile dzielą Macieja od zapisania wygranej na swoją korzyść. Oprócz panów Karkoszki i Szczawińskiego w grupie jest jeszcze pan Czapliński, Szymczak, Hagowski, Mazur i Fabijańczyk. W tym momencie Daniel jest na czele grupy z czterema zwycięstwami. No to już jest taka, powiedzmy, już za połową rozgrywek tej grupy. Daniel idzie jak burza, chociaż nie widzimy tego w meczu na stole telewizyjnym. Raczej w tej chwili może się obawiać, że to Maciej za chwilę będzie triumfatorem tego pojedynku. Prosty strzał do środka, troszeczkę trzeba wycofać bilę białą, ale myślę, że to jest dosyć prosty strzał, tak jest. Zobaczmy z innego ujęcia kamery, czy ta... No, niewiele ona nam tu wyjaśnia, ale mam wrażenie, że jednak ta piętnastka mieści się tam. Trzeba tylko dobrze stamtąd wyciągnąć tą białą bilę, przesunięcie siódemki, naturalnie musiały się te bile zbić. Teraz kwestia, do której łzy wybierze. Ona bardziej naturalnie wydaje się, przynajmniej dla mnie, wydaje się wbijanie jednak przez cały stół do górnej prawej łzy. Kąt dosyć duży na wbijanie do prawej środkowej. No i niebezpieczeństwo gdzieś tam, myślę jednak w tym przypadku, kiedy by wybrał wbijanie ósemki do prawej środkowej łzy, ryzykownie, ponieważ ta biała mogłaby spocząć w górnej lewej łzie. Oczywiście, jak zawsze, nie wolno pamiętać tylko o wbijaniu, natomiast jest jeszcze parę elementów, na które każdy biliardzista o tym wie. O paru jeszcze innych elementach trzeba pamiętać. Wszyscy dobrze wiemy, że wbrew pozorom nie jest to gra lekka, łatwa i przyjemna, wymaga wielu umiejętności. No i niestety na bili meczowej Maciek popełnia błąd. Daniel ma troszeczkę więcej do zrobienia w tej chwili, żeby pozostać w meczu. Dwie bile plus czarna, ale to próba odstawnej, udana. O, z tego ujęcia kamery widzimy dobrze, że nie będzie tutaj łatwo Maćkowi bić tą czarną. Czy zaryzykuje luz od bandy, czy to będzie zagranie masę? Ojojojoj, bila biała. Niestety bardzo pechowo. Dobrze zagrał, uderzając w tą czarną bilę. Myślę, że to jednak mimo wszystko nie była próba wbijania, tylko gdzieś tam odstawienia na górę stołu bili białej. No i przed niepowtarzalną szansą Daniel na doprowadzenie do remisu w tym pojedynku, w którym zdawało się, że już pożegna się z piątym zwycięstwem, zapisze pierwszą porażkę na swoim koncie, a jednak los jest przewrotny. Efektowne wyjście na ósemkę. No i robi się gorąco w pojedynku Daniela Karkoszki z Maciejem Szczawińskim 2-2. Wracamy za moment.
Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Witam w partii piątej, decydującej. Mieliśmy trochę problemów technicznych, nie mieli Państwo przyjemności obejrzenia reklam, no ale myślę, że nikomu to mimo wszystko nie przeszkadzało. Obiecujemy, że za chwilę puścimy kolejne. A my zobaczmy, co mamy w partii piątej, decydującej, zdecydowanie ostatniej. Losy tego pojedynku są już bliskie rozstrzygnięcia. Na stole 14 bil, jedna w wózie. Zobaczmy, co wybierze Daniel. Bile rozpierzchły się dosyć dobrze po stole. Tam tylko dwie zielone, cała i połówka ze sobą połączone. Daniel, myślę, naturalnym dla niego wydawało się wybranie bil pełnych, dlatego że no mimo zdecydowanie mniej korzystnie rozlokowane są bile tak zwane połówki ze względu na te dwie tak symetrycznie wokół środkowej łuzy stojące. Jest to bodajże, patrząc na nasz ekran, który nie pokazuje dobrze kolorów, 13 pomarańczowa i 15 brązowa, a tymczasem Daniel powolutku zmierza do piątego zwycięstwa. Najciekawsze jest to, że przed tym meczem Daniel miał 4 zwycięstwa, 0 porażek, natomiast Maciej Szczawiński 0 zwycięstw, 4 porażki, co jakby nie widać było tego w przebiegu tego pojedynku. To przecież przypomnijmy, Maciej Szczawiński prowadził już 2-0 i wydawało się już, że może być nawet 3-0. No ale cóż, nie wykorzystał swoich nie wykorzystał okazji, jego możliwości. Wszystkie zostały niestety zaprzepaszczone możliwości na zakończenie tego pojedynku. No i jest w tej chwili w ciężkiej sytuacji. Ja myślę, że to teraz Daniel jest tutaj troszeczkę podbudowany tymi dwiema partiami. Maciek na pewno już tak troszeczkę opadł z sił, to dobre prowadzenie dwupunktowe wymknęło mu się. Teraz mamy remis i to myślę tak troszeczkę zawsze zawodnika zbija z tropu. Dobrze wiem to z własnej gry. Dzisiaj miałem przyjemność z 6 pojedynków 3 z nich zakończyć 3-2, co prawda na swoją korzyść. Ale zobaczmy, skupmy się teraz nie na tym, co było, tylko na tym, co jest. Cóż, zastanawiam się, co tu zrobi Maciek. Bo nie dość, że ma dwie bile wokół środkowej łuzy, bez pozycji do wbijania, to jeszcze tam jedną bilę tak w bliskiej odległości od szóstki. No myślę, że ułatwił zdecydowanie Danielowi. Nie wiem, czy to miała być próba odstawnej, czy jak zinterpretować to zagranie, natomiast ułatwił zdecydowanie Danielowi, ale jednak Daniel
trochę panowie tak grają po dżentelmeńsku. Żaden z nich nie podejmuje się zakończenia tego. Daje możliwość przeciwnikowi rozgrywania. Dosyć prosty błąd Daniela. O, teraz Daniel przygląda się, czy tam przeciwnik nie popełni jakiegoś wykroczenia w postaci nieprzewidzianego dotknięcia bili nie za pomocą kija, tylko gdzieś ciałem. No, ale wszystko odbyło się czysto. No i zobaczmy, co teraz wymyśli tutaj nam Maciek. Dwie bile mu pozostały. Jeżeli będzie wycinał tutaj tą bilę przy środkowej łuzie, no będzie to ciężkie zagranie, tym bardziej, że spozycjonować potem bilę białą do ostatniej połówki, bodajże jest to bila numer 13 bądź 15. Naprawdę musicie nam Państwo wybaczyć, na naszym ekranie nie do końca widać te kolory. No i cóż, kolejny prosty zagranie i prosty błąd, myślę, bo tak to trzeba nazwać, ułatwiający Danielowi wbicie pozostających jego bil na stole. Ładne tutaj wyjście do szóstki. Teraz już proste wbicie, co prawda przez cały stół, ale ładny kąt. Wystarczy lekko przesunąć. Tak jest i to Daniel zaraz może być górą w tym pojedynku, mimo tego, że przegrywa już 2-0. Tak jest i Daniel Karkoszka zwycięża w tym pojedynku i zapisuje piąte zwycięstwo grupowe na swoim koncie. A my już w tym momencie zapraszamy na kolejny pojedynek, który już za, mam nadzieję, za 5 minut na Państwa ekranach. Sponsorem relacji jest firma Brześć.